Cześć, Krzysztof z tej strony, Turbo Auta z USA. Moi drodzy, witajcie w drugiej części odcinka Oględzin z Chicago North. Ponownie samochodów było tak dużo, że podzieliliśmy całość na dwie części. Początek odcinka zaczynamy grubo, Lexus RX 450 Hybrid. Praktycznie nowy samochód, tym razem auto po zalaniu, natomiast pali i jeździ. Tak jak na pewno słyszycie, być może mikrofon to zbiera, samochód jest odpalony i właśnie się ładuje, ponieważ pokazuje, że baterie są puste. Tak więc postanowiłem mu pomóc, odpalić go, tak aby chwilkę się podładował. To co mówiłem, samochód jest po zalaniu, dlatego próżno jest tutaj szukać śladów kolizji. Prawdopodobnie doszło tutaj do usterki elektronicznej. Być może ktoś po prostu tutaj wjechał tym samochodem do wody, elektronika została zalana, nikt nie wie. Praktycznie nowy samochód, 2020 rok produkcji, pełny rocznik co ciekawe. Tak, styczeń 2020 i uwaga, jedynie 2997 mil przebiegu. Tak jak widzicie, samochód się ładuje, palą się jakieś kontrolki, pali się trakcja, pali się check engine, no coś mu na pewno dolega. Chociaż powiem Wam tak, w środku na 100% wody nie było, ponieważ nie czuć tutaj żadnych złych zapachów, wręcz pachnie nowością. Tak więc domyślam się, że po prostu ktoś wjechał do jakiejś wysokiej po prostu kałuży, no i gdzieś ta elektronika może pod spodem się zalała, być może coś tam gdzie nie zaleciało. I taki jest właśnie efekt w hybrydzie po spotkaniu z wodą. Samochód poszedł na szkodę całkowitą, ma dwa klucze. Jest bardzo ciekawy. Jeżeli szukacie czegoś takiego, według mnie śmiało warto coś takiego kupić. Ta konkretna hybryda Lexusa nie ma na sobie zakazu rejestracji, dlatego jak tylko naprawicie dany egzemplarz, on wraca bez problemu na drogi. Nie musicie się tutaj martwić o zakaz rejestracji. Przed Wami Audi Q7, maksymalna wersja wyposażenia, 2019 rok produkcji. Trzylitrówka w wersji Prestige, czyli najbogatszy model na rynek USA. Można to między innymi poznać po tych radarach w kratkach. One oczywiście są od aktywnego tempomatu. Pełna opcja wyposażenia, tak naprawdę wszystko jest w tym samochodzie. Szkoda całkowita z uwagi na to, co wydarzyło się z tyłu. Pewnie widzicie to koło, za chwilę do tego przejdziemy. Ale słuchajcie, to jest pierwsza Q7 w tym odcieniu, w tym lakierze, którą widzę. Większość tych samochodów, srebrna, czarna, szara, jakieś takie ciemnawe te kolory. A tutaj zobaczcie, jaki mamy odcień niebieskiego, zielonego, ciężko to powiedzieć. Trzeba by sprawdzić po winie, co to jest za lakier. No ale w słońcu, powiem Wam szczerze, wygląda to wszystko mega. Przejdźmy może do tyłu, do wspomnianej wcześniej Szkody całkowitej. Nie no, świetny ten lakier jest po prostu. Widzicie w tym miejscu? Wow. Coś pięknego. Samochód był rozbierany do wyceny. Ten zderzak został zdjęty i zobaczcie, co wydarzyło się z tej strony. Ktoś, można powiedzieć, troszeczkę wjechał pod spód, zahaczył wydech, koszyk. Tak myślę, od czego to jest. Albo to będzie coś od zawieszenia, albo to będzie dodatkowy zbiorniczek do odpowietrzenia zbiornika paliwa, oparów od benzyny. No ale to również widać dostało.
aluminium, tak więc bierzcie to pod uwagę, że naprawa tego typu sytuacji też nie będzie, może tak, nie każdy będzie chciał się tego podjąć w garażu. No, te większe serwisy, które mają pojęcie, mają narzędzia, jak najbardziej to zrobią. Słuchajcie, wskoczmy do środka, zobaczymy, jak ten samochód prezentuje się po 62 tysiącach mil, czyli prawdopodobnie 100 tysięcy kilometrów. Wow, nie mogę się napatrzeć na ten lakier. Jeszcze będzie zaraz tak, że to ja sam to będę licytował. Wskoczmy. Niestety widzę, nie mamy prądu. Nic się nie zapaliło. Ona jest kompletnie martwa. To, co Wam mówiłem, wersja Prestige, czyli mamy tutaj również, widzicie, head-up display. Fotele same w sobie są grzane, jak i klimatyzowane. Tryby pracy, pneumatyka. Wszystkie systemy bezpieczeństwa są na pokładzie. Duża panorama, która jest do połowy zasłonięta. No i zobaczcie, tutaj mamy zdjęte elementy. Nawet są rejestracje czyjeś. Super, super, super. Tak więc jeżeli czegoś takiego szukacie, zapraszam do kontaktu. Na dole macie numery do mnie, do Piotrka, do Pawła. W razie czegoś dzwońcie, pomożemy i Wam. W razie czego, gdybyście chcieli sprawdzić, co to jest, możecie sobie przypisać ten numer. Ewentualnie Paweł wrzuci Wam cenę sprzedaży tego egzemplarza na dole. Przed Wami 2019 rok, BMW X3, wersja 30i X-Drive, czyli oczywiście dwulitrówka z napędem na 4 koła. Tym razem samochód jest uszkodzony przodem, chociaż tutaj drzwi również widać kierowcy dostały. Za chwilę do tego przejdziemy. 34 tysiące mil przebiegu i tym razem, uwaga, samochód ma nawet całe poduszki. Może zajrzymy do środka, tak abyście sami to sprawdzili. Jest nawet jakiś kluczyk, pokazuje, że maska jest otwarta, kierunek nawet się świeci. O co chodzi? Za chwilę może spróbujemy tutaj wskoczyć do środka i go jeszcze odpalimy. Powinniśmy tak naprawdę go odpalić, no bo z uwagi na to, że ma całe poduszki, no to klema raczej prądu nie odcięła. Chyba że po prostu doszło do wyładowania akumulatora. Ciekawe, jak długo ona tutaj stoi. I co Wam mogę powiedzieć? Na podstawie zdjęć może to wyglądać słabo, może to wyglądać tragicznie dla osoby, która nie jest w temacie. A powiem więcej, to jest bardzo zdradliwe uszkodzenie, ponieważ bardzo często przy tego typu szkodzie dochodzi do złamania podłużnic. Natomiast tym razem, co jest bardzo ciekawe, co jest mega interesujące, zobaczcie, tak naprawdę wyrwało belkę z podłużnic. Widzicie? To miejsce, nie wiem, czy to będzie, o, tu są śruby i po prostu rozerwało aluminium. No i powiem Wam szczerze, wygląda na to, że te podłużnice stoją prosto, zarówno jedna, jak i druga, bo z obu, widzicie, wyrwało po prostu belkę. W 100%, aby to potwierdzić, no to wiadomo, trzeba to wszystko rozebrać, pomierzyć, ale powiem Wam szczerze, no, na pierwszy rzut oka te podłużnice prezentują się naprawdę obiecująco. Na tych drzwiach mamy Szkodę. Duże takie wgniecenie podłużne. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy nie spróbowałbym tego od środka odepchać. Zdjąć boczek, kopnąć to wszystko. No i da się tak naprawdę to wszystko naprawić. Nie trzeba od razu drugich drzwi kupować, bo wbrew pozorom ta Szkoda nie jest aż taka, można powiedzieć, dyskwalifikująca te drzwi. Da się to naprawić. Ok, spróbujemy. Pięknie, zobaczcie. Może wyłączymy te radio. Wyłączymy może też ten migacz. No świeci się check engine, generalnie kontrolki się pozapalały od pasów, takich rzeczy. Ale nic złego, nic niepokojącego tutaj się nie dzieje. Zgasimy go, ponieważ nie wiemy, jak tam ze stanem płynów. Czy są jakieś książki? Nie. Mega minus za to, że mała nawigacja. W momencie, kiedy ktoś dokupował tą dużą nawigację, tak zwaną professional, ten ekranik był troszeczkę większy, nawet nie troszeczkę, ale powiedzmy sobie aż taki. No cóż, jest to co jest. Słuchajcie, mamy X3 i dwie w Polsce, tak. Jedną naprawiamy na gotowo, drugą oddajemy tak jak stoi, uszkodzoną. Jeżeli szukalibyście całej naprawionej, to domyślam się, że za kilka tygodni u Maćka Turbo Body Shop będzie właśnie taka X3, całkiem fajnie wyposażona z 2020 roku.
Ona była gdzieś tam u nas na Facebooku, się nie sprzedała, tak więc ostatecznie poszła do naprawy do Maćka. No co wam powiem, jak tylko cena będzie w porządku, to będę chciał do tego spróbować podejść. Zobaczcie, opony są praktycznie łyse, do zmiany już dawno według mnie. Tak więc takie rzeczy również trzeba brać pod uwagę, no bo jeżeli przyjdzie wam kupić 4 opony do takiego SUV-a, no to domyślam się, że w Polsce takie opony to na dzień dobry 5-6 tysięcy złotych, jeżeli chcielibyście kupić coś markowego. Te całe poduszki, powiem wam, że są bardzo kuszące. Jak loader dopiero co pojechał, machał do mnie ręką, tak się zastanawiałem, o co chodzi, ale już teraz wszystko wiem. Prosiłem o wyjęcie 3 samochodów i zobaczcie, jak on mi to wszystko ładnie tutaj ustawił w tym rządku. Q5, zdaje się, Premium Plus, licytacja za kilka dni, BMW 7, tak samo za parę dni koniec. I trzecia sztuka to jest S550, zdaje się, 2015 rok produkcji. Myślę, że zaczniemy od samego początku, przedstawię wam Q5, 7 i na końcu wrócimy do S-ki. Przed wami 2018 rok, Audi Q5 wersja Premium Plus, 24 tysiące mil przebiegu, tak więc wydaje mi się, że naprawdę ktoś niewiele jeździł. Szkoda całkowita z uwagi na to, co wydarzyło się z przodu. Przypomnę wam, ten samochód ma całe poduszki, tak więc jak na Audi jest to mega plus, ponieważ od razu mamy całe pasy, całe napinacze, podsufitki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, tak naprawdę Szkoda przyjęta wzorowo. Q5 uderzyła w coś, tak naprawdę, co było bardzo podobnej wysokości, ponieważ spotkało się to wszystko belka w belkę. Zobaczcie, poddała się belka, tak naprawdę podłużnice są tutaj nienaruszone. Wiele rzeczy tak naprawdę da się tutaj ocalić. Mimo wszystko, zobaczcie, uchwyty popękały, puściły w obu lampach. Tak więc moduły do przełożenia, ale korpus najprawdopodobniej pękł. Zderzak został zdjęty, wrzucony do środka. Opony, można powiedzieć, jeżeli chodzi o przód, teoretycznie jeszcze troszeczkę można na nich pojeździć, ale to tuż. Już niedługo trzeba będzie je po prostu wymienić. Leaks fuel, wyciek paliwa, no cóż, możliwe. Niestety tutaj jest ta krzywa przytwarta, troszeczkę leci tutaj pył do środka. To co jest, tak jak widzicie zresztą sami. Trzeba będzie to wszystko wyczyścić. Kierownica, widzę, że jest nawet grzana. Fotele są również grzane, natomiast nie są wentylowane, ponieważ nie jest to wersja Prestige. No cóż, samochód prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ten niebieski kolorek w takim pełnym świetle prezentuje się również ciekawie. Może się podobać. Dodatkowo, z tego co pamiętam, zgadza się, widzicie tutaj, w tym narożniku doszło również do szkody. Być może ktoś po prostu odbił się, otarł o Q5. Ewentualnie też powiem wam szczerze, to jest taki żółty kolor, podejrzany. Pytanie, czy to się nie wydarzyło jeszcze gdzieś tutaj, może na koparcie. Trzeba by w razie czego posprawdzać. Ta listwa niedługo odpadnie, tak więc może zrobimy tak, aby ona nie odpadła, co? Teraz tutaj naprawimy ten cały samochód. Okej. Okay. W razie czego oczywiście będę próbował licytować to Q5, jak tylko cena będzie w porządku, spróbuję podejść, spróbuję kupić. Jak wygram, no to wystawię specjalnie dla was na ofertę sprzedaży. Obok, co mamy obok? Słuchajcie, BMW 7, tym razem niestety silnik V8. Sprawdźmy jeszcze konkretnie, co to jest. 2019 rok, to jest podpisane, że to jest Alpina B7, ale to jest błędny podpis. Jest to zwykła siódemka z V8. Naprawdę nie można było tego nigdzie indziej położyć, tylko po prostu centralnie w tym miejscu. Nie wiem, niektórzy to po prostu nie mają żadnej wyobraźni, jakiejś logiki. Ciężko im powiedzieć, nie chcę nikogo obrażać, no ale sami widzicie, że mogłoby to być po prostu lepiej tutaj, można powiedzieć, ułożone. Kluczyk jest. Co powiecie na to, aby spróbować go odpalić? Ups. No powiem wam szczerze, ten metalowy braket boli. Zobaczcie, BMW, V8, poduszki całe, akumulator trzyma prąd, jak najbardziej odpalił. Pracuje równo, nie trzęsie się, tak więc domyślam się, że kondycja silnika jeszcze jest w porządku. O tych silnikach raczej nie będę już za dużo mówił, wiele razy się powtarzałem. Jeżeli macie ochotę cofnąć się do moich filmów,
Będzie mi bardzo miło. Tutaj widzę, mamy nawet ucho do holowania. Ponownie długa wersja, ogromne drzwi. 750i X-Drive. Jedyny słuszny napęd chyba. Były również oczywiście wersje z napędem tylko i wyłącznie na tył. Gdzieś tam na Florydę, na Kalifornię, na Teksas. Może to jeszcze tam robiło robotę, ale w polskim klimacie według mnie musicie mieć X-Drive'a. Wróćmy na chwilę do tego przodu. Tak jak widzicie, samochód był rozbierany do wyceny. Niestety nie widać za dużo części. Pytanie, jak wygląda bagażnik. Skoro jest prąd, to może jeszcze zajrzymy, co? Pytanie, czy co nieco wrzucili do środka, czy nie? No niestety, zobaczcie, za dużo nie wrzucili do środka. Prawdopodobnie niektóre elementy nawet były całe i po prostu zostały na wycenie. Niestety tak jest. Czasami co nieco dostaniecie, a czasami, tak jak w tym przypadku, praktycznie nie ma nic. No cóż, jest to co jest. Samochód jest licytowany dosłownie za kilka dni. Zobaczcie, zawieszenie się położyło, odjechało. Felga jest krzywa, prawdopodobnie pęknięta. I jakoś tak, powiem Wam szczerze, czuć paliwo. Czyli może być tak, że pod spodem coś zostało po prostu rozcięte od widłaka. W razie czego możecie sobie przypisać ten numer. Aukcja tego samochodu już za kilka dni. Paweł rzuci Wam cenę końcową na dole. 2015 rok, Mercedes S550, tym razem napęd tylko i wyłącznie na tył, bez formatika. Zazwyczaj takie samochody są właśnie droższe, ponieważ więcej osób woli mieć napęd na 4 koła. No cóż, nie dziwne. 60 tysięcy mil przebiegu, czyli praktycznie 100 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, auto jest obite z obu stron, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ponownie był rozbierany do wyceny. Tak jak widzicie, siedzi tutaj nawet pas, siedzą chłodnice, lampy na 100% popękały. Zobaczcie, pozostawały tylko resztki. Maska się podgięła, cofnęła. Tutaj błotnik jest również uszkodzony. Szyba. Wygląda na to, że szyba jest cała, ale teraz przejdźmy jeszcze do tyłu. No i tak jak widzicie, ponownie samochód był rozbierany do wyceny. Ten zderzak na sztukę został zawiązany sznurkiem. Pytanie, jak pod spodem wygląda tutaj belka? Czy ten samochód po prostu nie dostał z dwóch stron gonga? Ale belka tutaj wygląda naprawdę bardzo dobrze. To po co oni to wszystko rozbierali? Czego oni tutaj szukali? Aha, już wszystko wiem. Widzicie z tej strony? To było powodem tego zamieszania z tyłu. Chcieli zobaczyć właśnie, jak tutaj wszystko dostało pod spodem. Obity przodem, obity tyłem i to była całka. To już jest koniec, nawet nie było żadnej dyskusji. Ciekawe, za ile on się sprzedał. No, na pewno z uwagi na brak napędu na 4 koła nie było aż tylu chętnych do kupna. Całe poduszki to akurat na, oczywiście na plus. 15 rok produkcji, 100 tysięcy kilometrów, 60 tysięcy mil. Mógłby być ten fotel troszeczkę lepiej poszanowany. Domyślam się, że łatwego życia nie miał. Ciekawe, jak ktoś dbał, jak ktoś smarował, jak ktoś nabłyszczał, czy ktoś kondyszner nakładał, czy też nie. Jest to, co jest. Jak na 100 tysięcy kilometrów, no to powiem Wam szczerze, już troszeczkę widać po tym Mercedesie. No cóż, zależy, kto nim jeździł. Czasami danym samochodem przez całe życie jeździ kobietka typu 40-50 kg wagi, a czasami jest to jakiś dwumetrowy facet, który waży załóżmy 100 kilkadziesiąt kilo. No i niestety dostajecie taki samochód tak jak ktoś jeździł, tak uległ szkodzie i tak poszedł na aukcję. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... Przed Wami 2015 rok, C-klasa, troszeczkę starsza, można powiedzieć już kilkuletnia, dopisek Mechanical, 51 tysięcy mil przebiegu, samochód odpalał, ale nie jeździł. Mówię celowo odpalał, ponieważ dzisiaj został zlicytowany, dlatego pokazuję go Wam jako ciekawostkę. Być może ktoś z Was szuka auta właśnie bezwypadkowego, ale ze szkodą Mechanical. Domyślam się, że to po prostu albo silnik, albo skrzynia. Na pewno za darmo tutaj nie poleciał. Jeżeli to byłaby jakaś drobna naprawa, to oni go by po prostu naprawili. Skoczmy do środka, zobaczymy. 50 chyba 1 tysięcy mil przebiegu. No i zobaczcie, ojejku, czy to tak powinno rzeczywiście wyglądać? 2015 rok, nawet nie ma ten samochód 100 tysięcy kilometrów. Co to jest? To są jakieś żarty. To są po prostu żarty. Nie wypada, aby w Mercedesie właśnie była taka cerata, jakaś taka imitacja skóry. No powiem Wam szczerze, od razu jestem w sekundzie zły. Nie będziemy tutaj więcej tak naprawdę chyba zaglądać, chociaż spróbujemy go może odpalić. Czy silnik stuka, czy też nie?
O wow, tego to jeszcze nie było. Zobaczcie, jeden kluczyk, drugi kluczyk. Haha, komplet jest normalnie. Pięknie, to ja lubię. Spróbujmy. Czy muszę wam mówić cokolwiek więcej? Na 100% silnik jest uszkodzony w tym samochodzie. Tak więc jeżeli ktoś z was czegoś takiego szuka, zapraszam do wpłaty depozytu. Jak najbardziej pomożemy. 2015 rok C300 został sprzedany za... Widzimy się przy kolejnym. Jeżeli ktoś z was szuka takiej M240XI, to stoi sobie taki egzemplarz niebieski na Chicago North. Szkoda, powiedzmy sobie tak 3x5, nie najgorsza, nie najlżejsza, ale do zrobienia jak najbardziej. Jeżeli szukacie czegoś takiego, to prawdopodobnie za kilka dni, może kilka tygodni, ten konkretny egzemplarz będzie przewidziany do sprzedania. Zapraszam do wpłaty depozytu i w razie czego pomożemy wam z kupnem. Wiem, na pierwszy rzut oka wygląda trochę słabo, ale wbrew pozorom da się to jak najbardziej naprawić. 38 tysięcy mil przebiegu. Strzelony jest również kokpit. Na pewno ten samochód nie będzie drogi. Na pewno mega atut za kolor, ponieważ ten kolor sprzeda ten samochód bezdyskusyjnie. Wielu fanów marki BMW właśnie celuje tylko i wyłącznie w ten odcień niebieskiego. Potrafią na aukcji się po prostu za niego dosłownie zabijać. 2018 rok w dokumentach, ale tak jak widzicie, wlepa jeszcze 0,8-17. No cóż, jakiś prąd się pojawił, ale nie będziemy próbować go palić, idziemy dalej. Jeżeli interesuje was ten egzemplarz, możecie sobie przepisać numer z szyby, ewentualnie wpisać w wyszukiwarce właśnie BMW M240XI. Tu macie numer 607-32412. Lecę dalej. Przechodziłem i wpadła mi w oko ta oto właśnie BMK 540, 19 rok produkcji. Szkoda całkowita z uwagi na zawieszenie, z uwagi na to, co stało się pod spodem, czyli dopisek undercarriage. Słuchajcie, bezpieczna jednostka, 3-litrowy silnik B58, mało pali, mega mocny. Jeżeli wam brakuje tej mocy, może tej mocy też dołożyć. Bardzo łatwy sposób, podnosząc ciśnienie do ładowania. Co do samej Szkody, no nie chciałbym za dużo pokazywać, bo tak jak mówiłem, ten samochód dopiero będzie przewidziany do licytacji. Nie mają jeszcze dokumentów, prawdopodobnie w przeciągu dni, tygodni pojawi się data. Zajrzyjmy do środka. Jeżeli ktoś z was szuka czegoś takiego, zapraszam do wpłaty depozytu i jak najbardziej pomożemy. Zobaczcie, strzeliwa kurtyna. Czołowe poduszki są niewystrzelone, są całe. Strzeliły tylko dwie kurtyny. Bardzo dziwne. Zazwyczaj strzela też reszta poduszek. No widocznie samochód tak uznał, że nie ma potrzeby, aby czołowe poduszki strzelały. No cóż, ja wcale nie jestem obrażony. Nie mam tutaj żadnych tak naprawdę wniosków. Według mnie auto wygląda fenomenalnie, nie musicie kupować zgnieciucha. Oczywiście taka BMW będzie troszeczkę droższa, no ale coś za coś. Jeżeli chcecie mieć lepszą kondycję samochodu, no to po prostu trzeba dopłacić. Jeżeli interesuje was konkretnie ten egzemplarz, możecie sobie przepisać ten numer z szyby. Tak jak mówiłem, on dopiero będzie licytowany. Moi drodzy, przed wami Maserati Gran Turismo 2018 rok produkcji. To co widzicie, wersja cabrio. Samochód jest po zalaniu, sprzedawcą bardzo duża ubezpieczalnia State Farm. Dziwne auto, ponieważ raz, że zalane, a dwa, że dookoła jakoś tak po prostu poobijane. Nie wiem, czy widzicie tutaj na przykład błotnik, nie wiem, czy widzicie akurat tutaj zderzak, uszkodzony grill. O co tutaj chodzi, dlaczego to się tak stało?
nikt nie wie. Tutaj są jakieś wgniotki, tu jedna, tu druga, tu trzecia i tak naprawdę jak obejdziemy sobie ten samochód cały dookoła, no to wszędzie po trochu on jest właśnie jakiś taki poobijany. Nie wiem, czy ktoś go po prostu nie szanował. Ciężko mi powiedzieć, czy to po prostu stało się już po szkodzie. Nie wiem. Wskoczmy na chwilkę do środka. Chociaż może wskakiwać to my nie będziemy. Niestety nie ma prądu. Tutaj szyba jest oczywiście niedomknięta. W środku czerwone tapicerki. Tak więc jak na Maserati przystało, można powiedzieć, robi robotę. Kontrast jest ogromny. Biały z zewnątrz i czerwony środek. 18 rok produkcji. Zobaczcie na materiały wykonania Maserati. Jak na auto tak ekskluzywne, to według mnie te materiały mogłyby być troszeczkę lepsze. No cóż, widać, że oni tutaj co nieco zaglądali, patrzyli, podnosili dywany. Chcieli pewnie zobaczyć, czy woda jest w środku. No ale biorąc pod uwagę zapach, który tutaj jest, no to śmiem twierdzić, że ta woda musiała tutaj dojść. Nie ma chyba żadnego prądu, ponieważ nic tutaj się po prostu nie ruszyło. Kluczyk jest w stacyjce. No cóż, jeżeli ktoś z Was czegoś takiego szuka, zapraszam do kontaktu. Też pomożemy z Maserati. Kupiliśmy tego w tym roku już też kilkanaście sztuk. Pozdrawiamy wszystkich fanów Maserati, którzy nas oglądają. Przed Wami 2017 rok, Ram 1500 Laramie. Nie byle jaki, ponieważ Eco Diesel 3-litrowa, 6-cylindrowa jednostka diesla, która wymagała dopłaty. Niewiele tak naprawdę osób decydowało się na diesla. Większość tak czy inaczej brała 5-7 V8. Ale co mu dolega, co jest powodem szkody całkowitej? Według historii samochód został skradziony i rozkradziony, odzyskany w takim oto właśnie stanie i tak poszedł na aukcję. Widać, że oni tak naprawdę ukradli mu koła, włożyli jakieś takie stare i za zobaczcie tak tylko na sztukę, aby po prostu te koło w jakiś sposób się trzymało. I teraz zobaczcie, jak wygląda środek tego samochodu. No właśnie, tu jest problem. Zobaczcie, ktoś tak naprawdę cały środek z tego samochodu wyrwał. Dosłownie wyrwał, no bo nie można tego inaczej nazwać. Zobaczcie. Nawet nie mieli czasu na to, aby kostki odpinać. No kto ma czas, jak kradnie, na to, żeby grzecznie wypinać kostki. Wszystko rwali, cieli. Nawet widzę, leży tutaj kluczyk. O! Zobaczcie, on nawet jeszcze reaguje na to wszystko, tak więc jest prąd. No cóż, tak właśnie to wszystko wygląda. Został rozkradziony i w takim właśnie stanie poszedł na licytację. No cóż, być może jakiś Chicago South, ten kto był, to wie o czym mówię, co mam na myśli. Ale nie będziemy tego dalej kontynuować. Samochód został skradziony, odzyskany, no i oczywiście zlicytowany. Zdaje się, dziś był koniec licytacji. Jeżeli interesuje Was, co to jest, możecie sobie przypisać numer z szyby. Ewentualnie Paweł wrzuci Wam cenę sprzedaży na dole. Obok diesla stoi również taki Ram 1500 wersji Sport, czyli tym razem 5,7 litra V8. Co mu konkretnie dolega? Szkoda całkowita z uwagi na kolizję z tyłu. Tak jak widzicie, przód tego samochodu jest, można powiedzieć, nienaruszony. Rejestrację odkręcili, poza tym jest wszystko ok. Przejdźmy do tyłu, to pokażę Wam szkodę całkowitą w tym pick-upie. Ponieważ wielu z Was, tak jak wcześniej zresztą rozmawialiśmy, nie zdaje sobie sprawy, że te auta bardzo szybko się poddają podczas kolizji właśnie w tyłek. I nie inaczej było tym razem. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj w tym miejscu już jest rama. Zderzak jest mocowany wprost do ramy. Tutaj nie ma żadnej strefy zgniotu. I w momencie kolizji właśnie dochodzi do tego typu sytuacji jak tutaj. Czyli z dwóch stron on po prostu został złamany, przełamany. Pewnie podłoga pod spodem również się podniosła. Widzicie? I to jest właśnie szkoda całkowita w ramie. Pomimo tego, że on bardzo ładnie wygląda, to tak naprawdę mnóstwo elementów się poddało. No i często podczas tej kolizji właśnie tutaj w tym miejscu również dochodzi do uszkodzenia paki. Ktoś zmienił koła, zmienił opony, taka kostka agresywna jest wsadzona. Zajrzyjmy do środka. 86 tysięcy mil przebiegu. O, wow! Jak jakaś stara grabiarka. Słuchajcie, 86 tysięcy mil przebiegu, no i powiem Wam szczerze, ten fotel bardzo brzydko wygląda.
Generalnie chyba to auto nie miało łatwego życia, nie wygląda na to, aby ktoś tutaj dbał, czyścił, sprzątał. Zapach jest też taki sobie. No cóż, być może te tapicerki da się wymienić. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... No i przypomnę Wam, 17 rok, wersja Sport 5.7 Hen. Moi drodzy, najnowszy wynalazek, elektryczny pickup Rivian R1T, coś takiego, tak naprawdę pierwszy raz widzę go na oczy, nie ukrywam, dla mnie to również jest ciekawostka, przed chwilą pozaglądałem, popatrzyłem, podotykałem, no i cóż, ponownie jak przy każdym elektryku troszeczkę nie rozumiem tej ceny, ponieważ jakość wykonania nie jest, powiedzmy sobie, adekwatna do ceny, jaką ten samochód kosztuje. Ale coś za coś, ponownie płacimy tutaj za technologię, za baterie, za silniki elektryczne, czyli tak tradycyjnie jak we wszystkich elektrykach, one po prostu są drogie z uwagi na to, co jest poupychane pod spodem. Co mu konkretnie dolega? Szkoda całkowita na to, z uwagi na to, co wydarzyło się z tyłu. Ktoś po prostu wjechał mu w tyłek i to wbrew pozorom nie była mocna kolizja, a to już jest całka. Przejdźmy od razu do konkretów. Pokażę Wam, jak wygląda tył w tym samochodzie. Tak jak widzicie, klapa troszeczkę dostała, fałda się zrobiła, natomiast mimo wszystko mam wrażenie, że tam ktoś pod spodem zanurkował, wbił się pod spód. Dlaczego? Nie wiem, czy widzicie, jak stoi koło w tym samochodzie, ale domyślam się, że ktoś po prostu tak wleciał pod spód, że aż uszkodził tutaj zawieszenie z tyłu. No i widać, tak naprawdę cała konstrukcja dostała, pewnie aluminium. No i jest to, co jest. Pokażę Wam coś, czego raczej nikt Wam nie pokaże, ponieważ te samochody oczywiście jak są reklamowane, to są reklamowane od tej dobrej strony, to znaczy od zewnątrz, a pod spodem mało kto pokazuje, jak dane auto jest wykonane. I teraz spróbuję to podnieść, bo to jest naprawdę mega ciężkie, nie wiem, czy jedną ręką... O, okej. Okay. To jest tak zwana, tutaj widzicie, wanna. On tutaj musiał dostać. I teraz tak. Zobaczcie, jaka jest konstrukcja tego pick-upa. On jest totalnie inaczej zbudowany niż te tradycyjne pick-upy. No i oczywiście tutaj jest aluminium. Tutaj doszło do szkody. Wybaczcie mi, ale to jest cholernie ciężkie. Tu oczywiście mamy silnik elektryczny, półośki. Ale już muszę po prostu to puścić, bo... O wow! Zaraz mi po prostu ręka odpadnie. Ale to ciężkie. No i tak wygląda właśnie szkoda całkowita w tym samochodzie. Wskoczmy na szybkości może do środka. Wygląda na to, że przez jakiś czas mogła być tutaj otwarta szyba i kurz, pył leciał do środka. No niestety, wszystko jest do czyszczenia, do mycia, do prania. No i zobaczcie, jakie takie ciekawe fotele są w tym samochodzie. Z takim pięknym grawerem, zdobieniem, odznaką. Zwał jak zwał. No ale ponownie, powiem Wam szczerze, gdy zaczynam dotykać, to byłem ja. Gdy zaczynam dotykać tego samochodu, tych elementów wykonania, tego wszystkiego, no to powiem Wam szczerze, no nie wiem, czemu to tyle kosztuje. To znaczy wiem. No, silniki elektryczne, technologia elektryczna, ale powtórzę się, jakość wykonania taka sobie. Może być, ale, że tak powiem, wiecie, czego nie urywa. Wisi tutaj, widzę, jeden kluczyk. Taki fikuśny, troszeczkę inny. Co powiecie o tym wszystkim? Dajcie znać, napiszcie jakiś komentarz, jak podoba Wam się taki elektryczny pick-up. Ja wiem, że teraz jest odwieczna walka zwolenników zarówno benzyny, zarówno elektryków, hybryd, a jeszcze do tego wszystkiego kij w mrowisko wkładają osoby, które interesują się wodorem. No cóż Wam powiem, każdy sobie coś znajdzie, jest tyle samochodów, tyle różnych marek, modeli, że dla każdego znajdzie się coś ładnego, coś dobrego. Jeden woli elektryka, a drugi woli mimo wszystko dalej jeździć dieslem.
jest to, co jest. Rivian dopiero będzie przewidziany do licytacji. Jeżeli coś takiego Was interesuje, zapraszam do wpłaty depozytu. Jak najbardziej pomożemy. Już praktycznie mamy zachód słońca. Myślę, że ostatnie samochody i niedługo będziemy musieli uciekać, bo po prostu dzień jest krótki. Obok tego elektrycznego Riviana stoi również tradycyjny Ram 1500. Tym razem dosyć bazowy model, ponieważ nawet nie ma dokupionej V8. Jest to wersja 3,6 litra z napędem na 4 koła, czyli powiedzmy sobie, jakoś się przemieszcza. 19 rok produkcji, bazowy model, można powiedzieć, do pracy. Tym razem ktoś chociaż dokupił pełną kabinę. A szkoda całkowita to tak naprawdę tył. To jest szkoda całkowita, nie będę się schylał pod spód. Na pewno rama również się poddała. Tak naprawdę całe zawieszenie z tyłu również jest do wymiany. Most, wszystko. Nie liczcie na to, że tak naprawdę wymienicie jakoś pojedynczy element i dane auto wróci na drogi. Przy tego typu szkodzie wszystko idzie od razu na śmietnik. Z tej strony również jest uszkodzony płotnik czy też paka, tak jak widzicie zresztą. No według mnie to nie jest do wymiany, to jest jak najbardziej do naprawy. Trzeba by tak naprawdę to wszystko wyklepać, no i minimalnie nałożyć szpachelkę, polakierować. 10 tysięcy mil przebiegu, no to powiedzmy sobie tak, za długo to on nie pojeździł. Widzę, że jest nawet prąd. Zgadza się, 10 tysięcy mil, jest kluczyk, jest prąd. No to co, spróbujemy? Widzicie? Ten odpalił, a tamten jest nienaładowany i jest kompletnie martwy. I to są właśnie plusy benzyny. Okej, gasimy go. Poza tym tak naprawdę, no cóż, 10 tysięcy mil, no to tutaj nie będzie za bardzo zużycia po nim widać. No, definitywnie samochód brudny do mycia, do prania. Ktoś tutaj nawet patrzy jakimiś smarami, usmarował ten fotel. Oczywiście w tym miejscu również jest siedzisko. Jeżeli nie potrzebujecie, możecie sobie wtedy zrobić właśnie taki duży podłokietnik. Natomiast jak tylko potrzeba, pach, proszę bardzo, jest jeszcze jedno miejsce siedzące. Jeżeli szukacie czegoś takiego, to ten Ram 1500 dopiero będzie przewidziany do licytacji. W razie czego możecie wpłacić depozyt i pomożemy Wam z kupnem. Jeżeli z naprawą nie jesteście sobie w stanie sami poradzić, no to bez problemu, mamy też od tego Maćka. Wyślemy wtedy takiego ramika wprost do Maćka. Moi drodzy, 2018 rok, Jeep Grand Cherokee, wersja SRT, czyli konkretny dzik, 6,4 litra, V8, mega to wszystko brzmi. Super się odpycha, tylko dużo pali, no niestety, coś za coś. Tak jak widzicie, samochód jest troszeczkę obity przodem, troszeczkę bokiem, jest należycie doposażony, ma tutaj aktywny tempomat, ale szkoda całkowita to jest konkretnie właśnie ten bok. Zobaczcie, jak masywnie zostało to wszystko wciśnięte. Zawieszenie z dwóch stron tak naprawdę się położyło. Mam na myśli również drugą stronę, zaraz tam podejdziemy. No i cóż, pytanie, jak to wszystko wygląda pod spodem, no bo te blaszki tutaj, one są cienkie, tylko pytanie, czy to wszystko tam nie siedzi. Tutaj widzę, że zakleili to wszystko taśmą, tak aby woda nie leciała do środka. Drzwi jedne, drugie są do zmiany, bezdyskusyjnie. No i widzę, że dosyć solidnie również on dostał tutaj w błotnik, w zawieszenie. Oczywiście rdza już wychodzi, ponieważ te auta praktycznie nie mają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Tak jest, jak jest. To jest właśnie taka sytuacja z Jeepem. Może byśmy przeszli jeszcze z drugiej strony, pokazałbym Wam koło. Ten samochód będzie licytowany dosłownie za kilka dni, w razie czego Paweł wrzuci Wam cenę sprzedaży. Przypomnę, 18 rok produkcji, numer macie na szybie. Wybaczcie mi, że tak szybko lecę, no ale zostało po prostu mało czasu. I zobaczcie, z drugiej strony te zawieszenie również się położyło. Tak więc sporo pracy, mechanika, blacharka i patrzę, że środek również jest do roboty, poduszki postrzelały, kurtyna strzeliła, ale ciemno w tym samochodzie, ktoś miał szyby po prostu na głucho, jakieś resztki rzeczy osobistych pozostawały. No cóż, widzę, że nawet chyba są dwa klucze, tu jest jeden kluczyk, tu jest drugi kluczyk, niestety nie ma prądu, nic się nie zapaliło, nie, jest martwy. Jeżeli interesuje Was taki Jeep, mimo wszystko szukacie takiego potwora 6,4 litra, możecie przepisać sobie ten numer, a ja lecę dalej. A może nie będę leciał dalej, bo obok stoi Q3, co powiecie na coś takiego? Dwulitrówka, turbo, quattro, według mnie świetne samochody,
dużo kobiet właśnie ma ciśnienie na takiego małego SUV-a. No cóż, nie dziwię się, bo tak naprawdę bardzo łatwo jest tym zaparkować w mieście, gdzieś tam przejechać przez krawężnik, zmieścić się. No nie oszukujmy się, dużo lepiej sprawdzi się załóżmy taka Q3 w mieście niż mój Raptor. Chociaż ja na Raptora też nie narzekam, bo gdy potrzebuję zaparkować, to zawsze sobie gdzieś tam znajdę miejscówkę i po prostu po czymś przejadę i stoję. A co? Kto mi co powie? Dużego nikt nie ruszy. Dwulitrówka Turbo Quattro wygląda na to, że nawet ma pakiet S-Line. Widzicie ten dyfuzorek? Loader jedzie. Zaraz pewnie będzie mnie upominał, że już powinienem się zbierać. Zobaczcie, ktoś miał takie LED-ki dołożone. To nie jest fabryka, to po prostu w razie czego możecie kupić sobie taki tak zwany projektor za parę dolarów z AliExpress. Przychodzi coś takiego. Do każdej marki można sobie zamówić. Widzę, że jest klucz, widzę, że są całe poduszki. No to nie byłbym sobą, abyśmy tutaj nie kliknęli. Widzicie? Silnik jest ok. Akumulator trzyma prąd. Super. Zgaśmy. No i cóż wam mogę więcej powiedzieć. Auto było rozbierane do wyceny, dlatego tak wszystko zostało tutaj wrzucone. Być może część z tych elementów będzie do uratowania. Kto to wie, ten grill na pierwszy rzut oka nie wygląda najgorzej. Czy jesteśmy w stanie tutaj bagażnik otworzyć? Pięknie. Ja lubię, jak te autka mają klucze, mają prąd. Prawie całe. Zobaczcie, lampa jest, tylko że pobita. No ale ten moduł w razie czego możecie jak najbardziej wyjąć. Nie będę tego wszystkiego bardziej wyciągał, no ale tam widzicie wentylatory. Tu widzę resztki zderzaka. Jakieś wzmocnienia. No wszystko jest. Nawet zobaczcie, śrubki się ostały. Tak więc zamykamy. A jednak nie zamknęło się, widzicie? Prawdopodobnie ten nadkole go blokuje. Pomogę mu zaraz. Jeszcze raz do dołu. I pięknie, udało się. 47 tysięcy mil przebiegu. Według mnie samochód naprawdę ładny. Jeżeli szukacie czegoś takiego, zapraszam do wpłaty depozytu. Pomożemy również i wam. Moi drodzy, ostatnie auto dzisiejszego odcinka. Można powiedzieć już sobie śmiało. Słońce zaszło, tak więc powinienem stąd wychodzić. 55 rok, Cadillac. Samochód już zabytkowy. Oczywiście za takie auto nie płacicie akcyzy, nie płacicie za takie samochody cła, jest tylko niski VAT. Co jest powodem szkody całkowitej? Według opisu nadpalony silnik. No cóż, nie będę otwierał akurat pokrywy, ponieważ już jest późno. To auto dopiero będzie przewidziane do licytacji. Być może jeżeli ktoś z was szuka takich klasyków, odezwijcie się do nas, możemy pomóc. Piękne przytłoczenia, nie wiem czy to widzicie, te błotniki. Coś niesamowitego. Takich kształtów już się nie widuje od dawna. Dosłownie dzieło sztuki. Jak na obecne czasy to jest dzieło sztuki. Warto to kupić, odbudować, schować po prostu do garażu, tak aby te wszystkie detale, chromy dalej błyszczały. Wygląda na to, że to musiało być już kiedyś odbudowane, odrestaurowane i przydarzyło się po prostu coś nowego. Ile to było lat temu, ciężko mi powiedzieć, bo zobaczcie, już takie drobne sprawy gdzieś tutaj wychodzą, zaprawka była robiona. Ciekawe, jakbyśmy go umyli, jak on by wyglądał, ale prezentuje się to wszystko świetnie, podobają mi się te kształty. 57 tysięcy mil, no pytanie od kiedy? 55 rok, zobaczcie. Ciekawe właśnie, jak wygląda ta komora silnika. No ale nie będę wszystkiego pokazywał. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to zapraszam do wpłaty depozytu i w razie czego wam pomożemy. Śliczny samochód, powiem wam naprawdę, jest na tym zawiesić oko. Gdybyście czymś takim po prostu się pojawili na polskich ulicach, gwarantuję wam, że będziecie mieli tak naprawdę fanów. Będą wam robić zdjęcia, ponieważ takich rzeczy nie widuje się na co dzień. Okej, to by było tyle w temacie zachwytu nad starym Cadillaciem. Z wami byłem ja, czyli Krzysztof, Turbo Auta z USA. Bardzo dziękuję, że spędziliście z nami ponownie tak naprawdę, nie wiem, prawdopodobnie nawet 2 godziny. Na koniec Paweł wrzuci dla was ostatnio zakupione samochody przez naszych klientów. Jeżeli tylko macie chwilę czasu obejrzeć, zobaczyć co ludzie kupują, co importujemy do Polski, no to właśnie Paweł teraz zrobi wam piękną galerię razem z muzyką. To by było na tyle. Zapraszam na kolejne oględziny. Prawdopodobnie już za 2 tygodnie. Ewentualnie podajcie nasz film dalej.
napiszcie jakiś komentarz. No i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, ponieważ bardzo mnie to cieszy, gdy te cyferki rosną. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!